Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to mój projekt, gdzie w 30 dni będę chciał przebiec półmaraton, czyli mam przed sobą 12 treningów i mam ambitny cel, aby zrobić to poniżej godziny 30, ewentualnie żeby pobić swój dotychczasowy wynik, czyli godzina 33 i 30 sekund, to jest wynik z poprzedniego roku, gdzie przebiegłem swój pierwszy półmaraton. Film o nim też oczywiście jest na kanale. A teraz w tym roku takie wyzwanie. Mam na to 30 dni, 12 treningów. To nie jest tak, że ja w ogóle nie biegam. W tym roku mam przebiegane jakieś 300 km przez 8 miesięcy, co daje jakieś 40 km miesięcznie. Średnio dycha na tydzień. Plan jest ambitny, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie przełom sezonu jesień, zima biegam nieco więcej i później w dalszej części sezonu, czyli takim już bardziej rowerowym, staram się już biegać tylko i wyłącznie raz w tygodniu, aby przytrzymać, powiedzmy, tą technikę biegową. I teraz znowu powoli już ten okres taki biegowy się zaczyna, więc chcę zobaczyć, jaki progres uda mi się zrobić w tak krótkim czasie. Planuję 3 treningi w tygodniu. Jeden to jest jakaś dyszka, którą od dyszki właśnie takiej kontrolnej zacznę. Jedne to jest takie dłuższe wybieganie, około 15 km. I jeden to, powiedzmy, taka szybka piątka na parkranie. Taki jest mój cel, bez jakichś tam konkretnych interwałów, tylko po prostu takie treningi na odległość i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Czas odpalić zegarek i zacząć przygotowania. 30 dni, 12 treningów, półmaraton. Dobra. Dycha zrobiona. 47,44. Nieźle, a dobrze wcale. Tempo 4,47. No to nie jest najgorzej, ale w tym roku na dyszkę biegało mi się dużo, dużo lepiej, bo mogłem spokojnie przebiec w tempie około 4,20 i przy podobnym tętnie, więc jeżeli chodzi o formę biegową, to trochę spadła. Ale dużo osób powiadało mi, że za szybko biegam. Więc trzeba zwolnić tempo, by znowu przyspieszyć. Dobra, drugie podejście biegowe. Muszę sprawdzić dzisiaj, czy uda mi się przebiec dychę w tempie 4,20. Może mieć na to jedna rzecz wpływ, ale zaraz zobaczymy. Pobiegnę i mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę szybciej, że chociaż poniżej 4,30 zejdę. Dobra, póki co przebiegłem piątkę. 27 minut, 24 sekundy. Biegnie się dobrze, fajnie dzisiaj. Na początku tempo rozgrzewkowe w okolicach 4,30, teraz 3 km gdzieś w granicach prawie że czwórki. Dobrze się dzisiaj biegnie, zresztą jak widać, ale kwestia też tego, że dzisiaj zmieniłem obuwie. Obuwie zmieniłem na stare Nike Pegasusy, które już sezon przebiegały, więc stwierdziłem, że kupię sobie jakieś nowe, a że mi w najeżach się dobrze biega, więc kupiłem model chyba jakiś tam Fly. Z tym takim sprytnym zamknięciem, aby nie trzeba było sznurować. I powiem szczerze, że w nich mi się już biega średnio. Mimo że te od dłuższego czasu już służą jako buty głównie do chodzenia, więc tą amortyzację też już trochę straciły. Chociaż nie jest jakoś tam tragicznie. Po sezonie biegania i nie wiem, jakichś 2-3 miesiącach chodzenia, to jednak tych starych biega mi się lepiej, więc będę musiał pomyśleć o jakimś lepszym obuwiu. W bieganiu obuwie ma ogromne znaczenie. Dobra, lecę dalej. Dobrze się biegnie. To mi się w bieganiu podoba, że rano patrzę za oknem 13 stopni, a człowiek wychodzi w koszulce i jest w sam raz. Nie trzeba się tak ubierać. Dzisiaj 9 km, nie 10, bo i tak zegarek pokazywał mi, że jest spała bateria, ale tempo 4,19, więc no jest to zadowalające jak na tą chwilę. Fakt, że pobiegłem trochę mocniej, ale w tych butach biegło mi się na pewno dużo, dużo przyjemniej. Mimo że już nie czuć tej amortyzacji, co była pierwotnie,
to jakoś but jest lepiej dopasowany, więc muszę coś ogarnąć. Ale cieszę się, to na pewno w pewnym stopniu motywuje do dalszego działania, bo będę musiał biegać szybko. Czas na trzeci bieg z 12 i dzisiaj będzie tak zwane wybieganie, czyli długie i spokojne, więc planuję 15 km w tempie ponad piątkę, 5 km na godzinę. Jest to coś, czego nie za bardzo lubię, bo ja nie lubię na przykład wolno biegać i od samego początku, jak zaczynałem co nieco biegać, to zawsze starałem się od razu schodzić gdzieś tam poniżej piątki, co było oczywiście dużym błędem. I jak już powiedzmy, że na rowerze już śmigam jakieś ponad 10 lat i tak coś więcej, nieraz już próbowałem w sezonie zimowym przestawić się z roweru na bieg i zawsze kończyło się tak, że przebiegłem 2-3 km miałem dosyć, ale teraz już wiem, że czasami trzeba pobiec czy wolniej. Niestety jeszcze w starych butach, nowe są zamówione i pewnie zaraz za niedługo trafią do paczkomatu, ale no cóż, jeszcze trzeba się przemęczyć w starych. Ach, 15. O, jakiś nowy rekord. Longest run. Półtora dnia wypoczynku. Nie tak źle. Średnie tempo by się zgadzało, bo powyżej 5, ale przyznam szczerze, że przez dłuższy czas biegłem tam 4,50-55. Przez pierwsze 2-3 km w ogóle miałem obawy, czy to co przebiegnę. Nie wiem, jakiś był taki. Tak jakoś dziwnie. Trochę pewności nabrałem w połowie na 7-8 km, ale później już powyżej dyszki było czuć, że już noga nie jest taka świeża. No i miała prawo. Ale fajnie, udało się zrobić 15 km z tempem piątka. Ostatnie kilometry były powyżej piątki, już było tam odczuwalne zmęczenie. A szczególnie tam ostatnie, jeszcze tam powiedzmy te 13-14 jeszcze tak. Nawet jakby trzeba było, to jeszcze by się depnęło, ale już ten ostatni kilometr już był taki, wiecie, o co chodzi, nogi z betonu. Dobra, czas się zregenerować i odebrać nowe buty. Piątek, 15 września, piątkę przebiegłem dzisiaj w tempie 4,29. W nowych trzewikach, ASICS-ach, jakiś tam GT 2000, model 12 chyba nowy. Powiem wam szczerze, że buty robią ogromną robotę. Mimo że dzisiaj nie czuję się najlepiej, to buty są mega. O Jezus, nie wiem co Hermes czuł jak latał, ale to musiało być właśnie to. Mega, mięciutkie, komfortowe, dobrze dopasowane, aczkolwiek trochę różniące się profilem od moich poprzednich, od mojego poprzedniego obuwia, więc trochę trzeba będzie nogę przyzwyczaić, więc dobrze, że te buty kupione teraz, a nie na ostatnią chwilę. Trzymajcie kciuki, bo w niedzielę maraton 150 km rowerowy, oczywiście gravelowy, dlatego normalnie w sobotę brałem udział w parkrunie, ale robię wyjątek i dzisiaj w piątek, po prostu w piąteczkę. Na trzecim miejscu, uwaga, uwaga, Patryk Wrona i jego trener, albo podobieczny. Drugie miejsce, Elders Roots. I pierwsze miejsce, Daniel Duszko. Dobra, jest poniedziałek, dzień po wyścigu. Mam 24 godziny na regenerację według Garmina i 9.30, 4.45. Nie dałbym rady dzisiaj tych przebiec. Nie no, dałbym radę, ale wystarczy na dziś. Wczoraj wyścig bardzo, bardzo ciężki, na sensie 143 km plus 7 km dojazdu. Był ogień od samego początku. Niestety pech sprawił, że spadł mi łańcuch w pewnym momencie i już nie było co walczyć o pierwsze miejsce, ale i tak czułem, że ta noga wczoraj była nie taka jak trzeba i finalnie trzecie miejsce po ostrym finiszu.
gdzie złapałem mi skurcze, ale później jakoś przez resztę dnia było ok. Nawet jadąc autem 350 km, finalnie w domu dopiero jak siedziałem przy stole, to taki mnie skurcz złapał z tyłu, że mało co nie spadłem z krzesła, ale tak to ok. No, trzeba się trochę zregenerować i środę wybieganie. Jest środa, jeszcze czuć niedzielny maraton w nogach, ale patrzcie, co dostałem w pakiecie na ostatnim wyścigu. Bardzo przydatne, fajne. Jeszcze, o, lukające. 16. Godzina 17, tempo 4,50. No, nieźle, fajnie się dzisiaj biegało. Naprawdę mega. Dobra, nawet nie miałem czasu za bardzo, żeby pogadać. Ale dzisiaj biegło mi się naprawdę świetnie. Już dawno mi się tak dobrze nie biegało. Nie wiem, czy to jest zasługa nowych bucików, czy to jest zasługa tego, że powoli forma idzie do góry. Mimo że w niedzielę, czyli 3 dni temu, miałem dosyć długi i mocny maraton rowerowy, gravelowy, gdzie tempo było srogie. Ale dzisiaj już noga fajnie kręci. 4,50 na 16 km. Widać, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, ale czy to wystarczy, aby przebiec półmaraton w tempie, który sobie założyłem, to czas pokaże. Tak jak tydzień temu, na przykład po 10 km czułem, że już ta noga nie jest taka świeża, tak tutaj po 10 km dopiero zacząłem szybciej biec nawet, bo tempo po dziesiątce było w granicach 4,40, praktycznie cały czas się mniej więcej utrzymywało. Dopiero chyba na ostatnim kilometrze przebiegłem sobie już tak, powiedzmy, schładzając się w tempie 5, więc wszystko na razie jest na dobrej drodze. Jeszcze półtora tygodnia ostrych treningów i co? Czas wypocząć półmaraton. 2 km na rozgrzewkę. Czas na park run, czyli 5 km biegu po parku w większym gronie. We Włocławku akurat dużo osób się spotyka. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się zejść do granicy 20 minut na 5 km, ale to czas pokaże. Mój rekord 19, chyba 30. O, zaga. Już, chodzi ten. Dobra, chyba życiówka zrobiona. 3,52 na 5 km, 19,20. Masakra, ale dobrze się biegło. O kurde, jest ciężko. Po ostatnim parkranie 5 km mam tak nogi pozakwaszane, że dzisiaj mam dopiero niecałe 5 km i w tempie około 4,30 i jest ciężko. No cóż zrobić? Nie zrobię dzisiaj padychy. Zrobię trochę mniej. To już ostatni tydzień, bo czuję już te nogi takie przytyrane. Mam nadzieję, że w środę przebiegnę dłuższy dystans. Już się nie mogę doczekać przyszłego tygodnia. Nie no, chcąc nie chcąc muszę się zatrzymać. Ale jest ładnie. Kurde, jak ja to lubię. Jedna dycha zrobiona, dokładnie 10,5. Tempo 4,50, ale biegało się dzisiaj bardzo, bardzo ciężko. Trochę się nie dziwić. Dobra, odsapnę i zaraz coś wam jeszcze powiem. Dobra, dzieciaki zawiezione do przedszkola i teraz mam dosłownie 5 minut dla siebie, zanim zrobię jakiekolwiek zakupy. Więc przez te 5 minut może bym powiedział co nieco o jeżdżeniu na rowerze, bo ostatnio pojawił się dosyć spory problem z jeżdżeniem na rowerze, gdyż jak zacząłem co nieco więcej biegać, to w ogóle nie mam siły na rower, nie mam siły robić jakichkolwiek interwałów. Jestem w szoku, że udało mi się w ogóle coś tam mocniej pojechać na tych szutrach śląskich, gdzie zająłem trzecie miejsce, ale jeździ mi się naprawdę ostatnio bardzo, bardzo źle. No. Uprawiam, że tak powiem, rekreację, czy tam kolarstwo romantyczne na rowerze. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Na szczęście to jest ostatni taki cięższy tydzień.
udało się w tamtym tygodniu na przykład zrobić 150 km na rowerze i prawdopodobnie w tym tygodniu coś mniej więcej podobnego będę musiał ukręcić, ale to jest takie, no, z nogi na nogę. To nie jest taka jazda, jak była w sezonie. Niestety trzeba się liczyć z tym, że się jeździ dużo, dużo gorzej. Tutaj od razu mówiąc o rowerze, powiem tak, że to nie jest też, że jak się pokonuje, nie wiem, 100-200 km na rowerze, to że od razu weźmie, zacznie się biegać i się od razu będzie mógł przebiec półmaraton. Przy bieganiu w ogóle pracują inne partie mięśni i nieraz mi się wydawało, co już jeżdżę ponad chyba 10 lat na rowerze i tak stwierdziłem co zimę, że dobra, no jeżeli jestem w stanie przejechać, nie wiem, 200 km, no to chyba nie będzie problemu, jak się przebiegnę 5 czy 10 km. Okazywało się, że jest to był duży, duży błąd, takie myślenie, bo po 2-3 km biegania już miałem praktycznie dosyć i tak się zazwyczaj kończyły moje zimowe przebieżki. Aż w końcu stwierdziłem, że ktoś mówi, zesram się, a nie dam się i pobiegam co nieco więcej. No, dobra. I to właśnie było moje 5 minut dla mnie z dzisiejszego dnia. Czyli dojazd do sklepu. No. Może co niektórym się wydawać, że mam bardzo dużo czasu na uprawianie aktywności i tym podobne, ale niestety tak nie jest. Dobra, przełączę się. New record. Wow. 17 km z tempem 4,46. Powiem szczerze, nie spodziewałem się dzisiaj takiego wyniku. Tym bardziej, że zaczyna powoli iść coś nie tak. Pierwsza rzecz to coś mnie łapie na chorobę. Czuję w zatokach, że nie jest najlepiej. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe i zaraz to przejdzie. A druga sprawa to waga. A waga póki co rekordowa pokazała mi 83 kg. Z reguły w sezonie trzymałem poniżej 80, a gdzieś 77-78. Pod koniec sezonu wiadomo, zawsze troszeczkę więcej. A tu nagle nic gruchy, nic pietruchy, 83. Pomału, pomału zbijam do 80. Może się po takim wysiłku nawet pokazać poniżej 80, ale zobaczymy. Ok, jest sobota, powinien być na parkranie, ale dzisiaj nie będę, niestety. Coś nie najlepiej się czuję, zresztą dzieciaki też zaczynają u mnie być powoli chore, więc przebiegnę się może jakieś 8, 9, 10 km, 2 km rozgrzewki, co później co kilometr, no na minutę jakiś interwał i do domu. Tak wiedziałem, jakoś w tym tygodniu jeździ mi się biega najlepiej, z reguły ja tak właśnie mam, że jak mam 3 tygodnie pod rząd treningu, to pierwszy tydzień jest najgorszy, drugi jest średni, a w trzecim biega i jeździ mi się najlepiej. Akurat w tym tygodniu mam najwięcej kilometrów i biegowo, i na rowerze, i jeździło mi się naprawdę najlepiej. No ale cóż, trudno. Mam nadzieję, że przyszły tydzień wypocznę i będę zdrowy. Trzymajcie kciuki. Dobra, miało być 5 interwałów, wyszło 6. Już mam pod 7 km, więc wyjdzie dzisiaj jakieś 9. Więc spoko, nie sądziłem, że tak będzie. Ze mną jest jeden problem zawsze. Ja nie umiem chorować. Jak nawet czuję, że bierze mnie na chorobę, to po prostu biorę i robię dalej swoje. Naprawdę musi mnie bardzo rozłożyć, aby sobie odpuścić trening. Chyba w tym roku dwa, może trzy razy się zdarzyło, że już miałem takie apogeum, że nie byłem w ogóle w stanie wstać z łóżka. Więc póki jestem w stanie wstać z łóżka, to trenuję. Dobra. Czas na zasłużony odpoczynek. To były bardzo ciężkie 3 tygodnie. Cieszę się, że to już jest koniec. Mam nadzieję, że to się wszystko ładnie skompensuje i da to pożądany efekt na półmaratonie. No nic.
Jeszcze dwie luźne przebieżki w przyszłym tygodniu i ogień. Dobra, w końcu przyszedł czas na regenerację po ostatnim ciężkim tygodniu, gdzie wykręciłem jakieś 325 km na rowerze i 37 km biegowy. Był to bardzo ciężki tydzień, czułem już w nogach zmęczenie i dlatego wczoraj, w poniedziałek, gdzie z reguły rzadko to robię, ale zrobiłem sobie odpoczynek. I powiem szczerze, że dzisiaj biega się bardzo fajnie. Starałem się biegać jak najlżej. Oczywiście nie wyszło. Mam przebiegnięte jakieś 8 km w czasie 37 minut. Tempo około wychodzi tam chyba 4,35. Więc dosyć nieźle, ale biega mi się dobrze. Porównując pierwszy trening, co zaczynałem tutaj kręcić, no to dychę przebiegałem w tempie niecałych 5 minut na kilometr, a tętno było bardzo podobne, więc no 20 sekund nadrobiłem. Bardzo cieszę się z tych 3 tygodni. Póki co czuję się nawet w miarę dobrze. Żadne choróbsko finalnie na szczęście mnie nie dopadło. Odpukać w puste i niemalowane, bo jeszcze parę dni do startu. W czwartek co? Już nie będę kręcił. W czwartek ostatnie tam 5 kilometrów spokojnego biegania. W środa, piątek, może sobota, luźne przejażdżki od samego rana i w niedzielę ogień. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy solidnie się potrenowało, czy się niesolidnie potrenowało. Oczywiście coś musi iść nie tak. Wczoraj w czwartek trochę pobiegałem ostatnią piątkę i powiem szczerze, że nie biegło mi się najlepiej. Później dowiedziałem się dlaczego, bo przez resztę dnia czułem się jakoś tak średnio. Na wieczór, jak wróciłem do domu, to na chwilę musiałem się położyć. I w nocy się pociłem, nad ranem patrzę na tętno spoczynkowe, jest o 10 uderzeń większe niż powinno być, więc coś mnie powoli dopada. Ale to jeszcze nie jest koniec problemów, bo okazało się, że jakimś cudem mam start nieopłacony. Nie wiem, co się stało. Pamiętam, że zapisywałem się od samego początku, jeszcze końcówka maja. I wydawało mi się, że opłacałem od razu, ale patrzyłem na stan konta i faktycznie jakaś płatność nie zeszła, więc albo czegoś nie przypilnowałem i jest lipa. Na razie jest komplet miejsc, 550 osób jest opłaconych i jestem na liście rezerwowej. Może się uda, może się nie uda. I żeby jeszcze nie było za mało problemów, to się okazało, że żona, która miała iść na 16 do pracy, idzie na godzinę chyba tam 8 czy 10. I nie za bardzo mam z kim zostawić dzieci, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, kurde, prawie miesiąc przygotowań i wszystko kant dupy rozbić. No nic, zobaczymy. Nie no, powiem tak, głupi to ma szczęście. Akurat byłem zapytać się, czy jest wolne miejsce i przy mnie akurat dzwoniły dwie osoby, że zrezygnowały i rzutem na taśmę się udało i na 100% to startuje. Pogoda, nie wiadomo jaka będzie. Choroba teoretycznie chyba odpuściła. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Już nawet nie liczę na jakieś super wyniki, tylko po prostu chcę jutro wystartować i to przewieźć. Ale się cieszę, kurde. O, z dziećmi też na nich to zostać, więc... naprawdę. Głupi to masz szczęście.
parę słów na gorąco. Nie wiem, na ile nagrała kamera, bo widziałem, że się przy końcu rozładowała. Nie wiem, czy pewnie nie nagrała finiszu. Wedle pewnie jakichś oficjalnych wyników to będzie godzina 30-30 sekund, bo ten półmaraton nasz wrocławski jest nieco dłuższy o 200 metrów. Strava przeliczyła sobie, że zajęło mi to godzinę 29 minut i 30 sekund, więc plan teoretycznie jest zrealizowany w 100%. Jest ciężko, ledwo co łażę, ledwo co mówię. Zimno mi strasznie w momencie, kiedy dobiegłem do mety i tylko stanąłem, to zaraz zrobiło mi się zimno, więc jeżeli faktycznie byłem chory, to zaraz coś czuję, że mnie rozłoży jeszcze bardziej, więc jeszcze szybka kąpiel. Ale udało się, jestem szczęśliwy, jest półmaraton wrocławski zaliczony z dużymi problemami. Jeżeli chodzi o samopoczucie, to też może jeszcze na szybko powiem, że no nie biegło mi się od samego początku dobrze. To jakiś delikatny ból brzucha, to delikatne tam później koleczka. W pewnym momencie starałem się trochę uspokoić tempo, żeby to przestało. Jak to przestało, to znowu czułem, że jakby tak miały zaraz mnie złapać skurcze delikatnie w lewym udzie. Ale na szczęście nie złapały, ale teraz muszę strasznie uważać, bo no, chodzę tip-topami. Myślę, że przez cały tydzień chodzenie u mnie to będzie jakaś istna masakra, więc będę musiał sobie rolować, masować, nie wiem, robić wszystko, co tylko można, żeby ten ale się udał. Jestem zadowolony. Jak trochę emocje opadną, to to już jeszcze może coś powiem. Sorry, że nie na miejscu, ale musiałem szybko się stamtąd zmywać, bo naprawdę było mi strasznie zimno, więc nie chcę się przeziębić uszczętnie. Okej, minęło 2 dni od biegu, jest wtorek. Na szczęście czuję się dobrze. Mam delikatne zakwasy, ale nie jest tak tragicznie, jak było rok temu. Więc cieszy mnie to bardzo, że jestem w stanie w ogóle jakoś chodzić. Dzisiaj nawet byłem na rowerze przejechać się godzinkę, aby w końcu rozruszać trochę mięśnie. Powinienem zrobić to wczoraj, ale wczoraj była brzydka pogoda, chociaż dzisiaj też nie była lepsza. Ale no cóż, no już taka pora, jest już jesień, chociaż temperatura pokazała dzisiaj 0 stopni. Więc taki nagły przeskok z lata na jesień. Na szczęście czuję się dobrze, mimo że tak naprawdę w dniu startu od samego rana nie czułem się najlepiej, ale już nie chciałem zapeszać. To biegło się fajnie, cały czas praktycznie równym tempem. Do godziny było, że tak powiem, spoko, mimo różnych bóli w różnych miejscach co chwilę. To jednak było dobrze. Po godzinie zaczęło troszeczkę spadać tempo, ale tak widziałem też po innych, że też tempo też spada. Jedynie z tymi, co biegłem, no to pod koniec zaczęli tam na ostatnich chyba 3 kilometrach zaczęli troszeczkę mniej, że tak powiem, odchodzić, ale niektóre osoby też zacząłem powoli doganiać, więc to się jakby troszeczkę tam mieszało. To, co mnie szokowało, że dobiegając już na stadion, byłem w stanie jeszcze zrobić sprint i na ostatnich 300 metrach wykręciłem tempo chyba 3:25 albo 3:40, coś takiego. No naprawdę jeszcze byłem wykrzesać z siebie ostatnie siły. Strasznie zmarzłem zaraz po dobiegnięciu. Wydaje mi się, że byłem odpowiednio ubrany podczas biegu, ale już po samym biegu musiałem jak najszybciej się rozgrzać. I na szczęście nie rozchorowałem się, więc a nawet czuję się lepiej. Już w poniedziałek tak naprawdę było jak ręką odjął. Nie wiem, czy to było też troszeczkę może delikatnie ze stresu, ale jest wszystko ok. Więc podsumowując, treningi 3 tygodnie intensywne były w sam raz. Tydzień regeneracji, siły rozłożone na półmaratonie odpowiednio. Cały czas równe tempo, średnie tętno wyszło mi 172, maksymalne chyba 175-176, więc cały czas równym tempem i tętnem, biorąc poprawkę na to, że po godzinie już troszeczkę zacząłem opadać z sił, ale nie było tragicznie. Też to nie było tak, że nagle nogi z betonu i już
takie aby, tylko cały czas jeszcze byłem w stanie biec w tempie około 4:20, więc wydaje mi się, że wszystko poszło tak, jak należy. No, więc ja jestem zadowolony. Czas, godzina 30 złamana. Teoretycznie, praktycznie, no mówię, maraton był o 200 metrów dłuższy, dlatego tam wyszło 20 sekund więcej. No cóż, trudno. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Mam zamiar dalej biegać przez cały teraz ten okres do końca roku. Po nowym roku zobaczymy. Czy będę chciał jeszcze robić jakieś życzówki? Raczej wątpię. Marzył mi się na początku tutaj jeszcze maraton, ale raczej, no, jakbym miał biec maraton, to w listopadzie, a chyba żadnego raczej nie będzie, więc no trudno. Może na maraton jeszcze przyjdzie czas. Zobaczymy. Może na początku roku przyszłego, jak coś będzie. No nic. Dobra. To wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.